Witam wszystkich. Dzisiaj się bawimy OBS-em i takim filtrem, który nazywa się Transform 3D. Ja Wam pokażę na przykładzie teraz tutaj przechwytywania ekranu. Wchodzimy w filtry. Dodać filtr. 3D Transform to jest ten filtr. I pobawimy się tym filtrem. Nie na tym przechwytywaniu desktopu, tylko na kamerce od mikroskopu. Tu mamy takie opcje. Możemy sobie zmieniać obszar roboczy, jakby to tak przetłumaczyć sobie. Jest sporo opcji ciekawych. I przejdźmy sobie do mikroskopu. Oczywiście nie będziecie już widzieli tego wszystkiego, co tutaj pokazuję, ale będzie widać, jak ja będę wprowadzał zmiany na obrazie z mikroskopu, czyli tego tutaj, co mamy w tym prawym rogu. OK. Tu mamy ten mikroskop, który sobie przerobiłem z kamerki internetowej z obiektywem. Ja teraz do tego mikroskopu dodam filtr 3D Transform. I najpierw pobawimy się opcją pierwszą, czyli Orthographic, coś takiego. On ma opcje jak pozycja, obrót, skala, jakaś jeszcze jest shear, coś takiego. Nawet ma zaawansowaną opcję jeszcze. Enable mapping. To tym się nie będę bawił, bo nawet nie wiem za bardzo, o co chodzi. I najpierw pozycją się pobawmy. Co ta pozycja tutaj wprowadza w ogóle? W zasadzie pozycja XE. Coś cienko to idzie. Dobra, zobaczmy sobie obrotem. To jest obrót. Że sobie wezmę te okno troszeczkę tam gdzieś z boku, żebym widział też, jak się tym bawię. No w sumie ten obrót to jest fajna pozycja, bo możemy sobie obrócić ekran, jeżeli mamy kamerkę ustawioną inaczej, czyli się bawić takim mirrorem albo mirror, albo jeszcze drugie jest ta nazwa, zapomniałem, jak ona się nazywa. To jest pitch X, suwak, czyli mamy w dwie strony możemy. Na sam lewy skrajny ten zakres. Po środku to jest tak, jak mam normalnie kamerkę, czy góra, dół, lewo, prawo. Teraz jak przesunę suwak maksymalnie w prawo, to obrócone totalnie na odwrót. Czyli jak w prawo ruszę, to idzie w prawo, jak w lewo, to w lewo, jak do góry, o, jak do góry, to idzie w dół tutaj, to już jest na odwrót. Czyli ja sobie to obrócę normalnie. Zresetuję sobie do domyślnych. OK. Teraz zobaczymy sobie pozycję Y, co ona robi. Maksymalnie w lewo dam teraz. Aha, czyli ona obraca ekran w tą stronę, obraz. Fajne, bo naprawdę możemy sobie obraz dostosować totalnie jak chcemy. I teraz roll Z, bo mamy trzy osie, X, Y i Z. Co ona nam zrobi? A, no to tu już w ogóle możemy do góry nogami ustawić. Teraz ja daję do góry, a idzie mi w dół. Daję w dół, idzie do góry. Daję w lewo, idzie w prawo. Daję w prawo, idzie w lewo. Teraz góra, dół, lewo, prawo. No dosyć takie ciekawe to jest rozwiązanie. Teraz skala. X i Y mamy dwie skale. Zobaczmy, jak działa ta skala. Ło kurna, ale możemy rozciągnąć ten ekran. Zobaczcie,
Czekajcie, może ja wezmę na jakimś takim komponencie fajnym jakimś. Okej. Ja pindole. To wszystko zależy, jaką mamy dobrą kamerę. To jest z Microsoftu Livecam Studio 1080p w 30 fipsach. Zobaczmy sobie teraz tu. O kurde. Naprawdę można robić cuda z obrazem. Domyślne. Okej, wszystko gra. Zobaczcie jeszcze raz, jak sobie. To jest teraz skala XY na 100%. Ja sobie zrobię teraz skalę z, załóżmy, 130 na Y i X. Albo dobra, 130, 150. Czyli tak jakbym powiększył ten obraz 150%. 50% jest powiększony. Niezłe, domyślne. I co tu jeszcze mamy? Jakiś shear, to nie wiem, co to jest. Masakra. Jeszcze tu drugą oś. No możemy robić wszystko z obrazem. Dobra, domyślę. Teraz sobie przejdźmy z ortografii do perspektyw. Czyli tak jakby perspektywa. I mamy ciekawą opcję tutaj, field of view. Patrzcie się na to. To jest teraz normalne ustawienie kamerki. Obiektyw jest gdzieś jakieś, nie wiem, z 10 cm, może trochę więcej. I patrzcie, co ja zrobię teraz z tym obrazem. Powiększyłem go bez ruszania obiektywu. I tak jak mówię, wszystko zależy od jakości naszej kamerki. Gdyby to było w 4K, ja się boję pomyśleć, jakie można rzeczy robić. Jak można sobie ustawić obraz? Widzicie, już przy takim powiększeniu już widać, że jest ziarno. Tak jak zrobimy to, odchodzi. Coś pięknego. Możemy wymusić taki sztuczny zoom, ale który działa w miarę fajnie. No, ten field of view mi się bardzo podoba. To można sobie ustawiać się różne kamerki przy różnym tym. Jeszcze raz zobaczymy sobie teraz obrót w tej opcji perspektyw. No to już jest czad. Czyli tak jakbym chciał pod kątem patrzeć. Ja pierdzielę. Takie oszukane, nie? Jak Chińczycy mają na tych takich mikroskopach za trzy koła tą kamerkę taką z tym modułem, że pokazuje jakby w 3D. Nie no, czad domyślne, a teraz zrobię sobie na osi Y. Aha, czyli jakby wróciłem, nie wiem. A teraz roll Z, oś. Aha, czyli to będzie tu, dobra. Na ta pitch to jest taka. Czy to nawet jeszcze nie to było? Skala X i Y teraz. A, tu można rozciągać, dobra, kumam. A nie, ja się nie przerzuciłem na perspektyw. Dobra, perspektyw. I teraz jeszcze raz chcę zobaczyć tego pitcha. Masakra. W ogóle jak to wygląda? To teraz jakby Star Trek się zaczynał. W niedalekiej galaktyce była sobie orbita kondensator. Obok niej czarna dziura zwana scolakiem. Dobre.
Ale widać, że to jest płaskie, nie? Takie w 2D. Nie jest takie prawdziwe 3D. Jakby miał tą głowicę, co ci Chińczycy mają tam, to no, wtedy. No, wygląda to trochę bardzo cyfrowo, że tak bym powiedział. W drugą stronę. Teraz jakby kamera leciała nad jakąś powierzchnią cyfrowej planety. Dobre. Nie no, czad. Można się bawić, kurde, w tym OBS-ie. Kiedyś te, czegoś takiego nie było. Miało się kamerkę z rozdzielczością 640 na 40, 480 i człowiek się cieszył jak małe dziecko. A teraz tutaj możemy po prostu robić takie cuda w tym OBS-ie, że trzacha dymi. Mi osobiście najbardziej się podoba, mam co domyślne, perspektyw i wybór perspektyw i field of view. To jest według mnie najbardziej takie przydatne, bo można naprawdę fajnie powiększyć przy małej utracie jakości. A dzięki temu możemy sobie nawet podwyższyć jeszcze obiektyw. No i tą opcją przybliżyć, zyskając tym samym tą odległość większą od obiektywu, co nam daje lepsze manipulowanie. Dobra, ja sobie dam domyślne. Chciałem wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Co tu mamy? Jakiś układzik Atmel 716. To ogólnie karta jest od komputera Live View, telewizyjna. Na pomarańczowym laminacie to jeszcze jakoś, ale tu jest syf, ja pierdolę. Jakieś mamy diody. No generalnie można wykorzystać trochę części z takich płytek nieraz. Jakieś rezystory na pewno. Rezystory. Już nie mówię, co jest, co się kryje pod tą tą. O, już mamy jakiegoś kwarca. 400, 4000, 40 tysięcy. Jakieś tutaj układziki. No tu już jest sekcja taka od radia bardziej. Jakieś potencjometry. Jest trochę tego. O, jeszcze chyba kondensatory ceramiczne. One są niezniszczalne. Jakieś potencjometry, które też można wykorzystać zawsze. No dobra, zobaczmy sobie jeszcze raz na ten filtr i zobaczmy sobie field of view. Zwiększymy. Naprawdę, to nawet przy takim powiększeniu, teraz już jest ogromne powiększenie, jakoś jeszcze nie jest taka super tragiczna. Załóżmy te nóżki, jakbym chciał polutować. No to bez problemu. No. Dobre jest to powiększenie. Mówię, przy dobrej kamerze, takiej powiedzmy 4K, ten obraz by był jeszcze piękniejszy. Coś pięknego. Szkoda, że nie mam żadnej 4K takiej porządnej, żeby sobie robić testy. A to naprawdę fajnie powiększa
bardzo ciekawe do, załóżmy, do filmowania, nie? Pokazywania. Bo tak, żeby zrobić, teraz zrobię inaczej. Teraz obniżę, teraz w ogóle skasuję to powiększenie tego 3D Transform. Mam na domyślne. To patrzcie, ile razy to powiększyło. I teraz zrobię powiększenie obiektywem, czyli takie naturalne, czyli zniżę obiektyw bardzo niziutko. O, jeszcze mi oświetlenie spadło. Dobra, trzeba je przymocować. Teraz mam naprawdę nisko ten obiektyw. Zobaczmy sobie powiększenie. Jakoś dużej różnicy nie widzę, chyba nawet nie ma takiego dużego powiększenia. A teraz jeszcze dodajmy ten field of view przy takim powiększeniu. Filtry. Perspektyw. Ja pierdziele. Patrzcie, jak to wygląda. Całkiem spoko, naprawdę. Dobry jest ten filtr. Już mogę od razu powiedzieć, że to jest bardzo dobry filtr, który nam fajnie powiększa obraz. Praktycznie nie muszę bawić się jakby tutaj tym tą ostrością i odległością. No. Super filtr. Dlatego go kręcę, żeby wam pokazać, jakie są możliwości. Możliwości są spore. Wręcz piękne. Daje do myślenia. Oj, daje do myślenia. Można naprawdę grzebać w takich rzeczach nieźle. Kalafonia. Strasznie mi się podoba kalafonia. Jeżeli chodzi o jej kolor. No i zapach oczywiście. Już mamy te elementy. I znowu będzie to ta. Jak dla mnie bomba. Jak dla mnie bomba. To, co można działać OBS-em. W dodatku jeszcze muszę sobie podwyższyć trochę kamerkę, bo nie lubię tak nisko. OK. Teraz odległość to jest spokojnie dużo większa. No myślę, zamknij. Tak więc tak to wygląda. Taka zabawa OBS-em, powiedzmy. Mam nadzieję, że się komuś to spodoba, przyda do czegoś tam, do wykorzystania w swoich projektach. No, tu widzimy jakąś diodę. Diodę, układ. Ciekawy jestem, jakby można wykorzystać takie jakieś układy z takich płytek różnych. Trzeba by pospisywać numery, wpisać w necie i zobaczyć, co z tego można zrobić. Jest taki fajny kanał na YouTubie, który pokazuje takie rzeczy, kurde, właśnie z takich komponentów, jakichś tranzystorów, diod, no najdziwniejszych rzeczy. I
Nieraz są ciekawe rozwiązania. Tak więc ja na tym zakończę filmik. Mogę powiedzieć, że polecam ten filtr Transform 3D, bo jest naprawdę spoko. Jeżeli ktoś ma dobrą kamerę, to może uzyskać dzięki temu świetne powiększenia, nie tracąc jakby tej odległości roboczej, czyli która jest od mikroskopu do płytki. Także to by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.